Cześć, witajcie moi kochani, witam was w kolejnym odcinku już zapomnianej serii na moim kanale z gry Limbo. Tak, dzisiaj powracamy do Limbo, jak widzicie moja kamerka też jest czarno-biała. Specjalnie to zrobiłem, żeby było klimatycznie na tym odcinku. No i tak, wracamy do tego, jednak myślałem, że zagram i skończę wreszcie tą grę, ponieważ zostały nam może jeszcze jakieś dwa odcinki z tego, więc można by było już to skończyć. Odcinki jak zawsze 20 minut, a my będziemy tutaj. Boom! Widzicie? Ła! Trochę zginęliśmy, ale wiemy już jak to zrobić i ogarnąłem już jak to zrobić. I nie, znaczy tak, oglądałem odcinek na YouTubie u Kaftana, sobie obejrzałem z Limbo specjalnie, żeby móc to zrobić. Więc skończymy to i będzie fajnie, oby tylko dzisiaj żaden głupi pająk nie przyszedł i nie chciał mnie zajebać, ponieważ tego nie chcę i tego się boję. Więc przycisk mi się wcisnął, nie wiadomo czemu. Tam widzę linę, dlatego chcę tam wejść, ale może nam to nie wyjdzie, może nawet nie mamy tu przyjść. Tam jest lina, tam można się na górę pewnie wspiąć. Ale zostawmy to w spokoju i idźmy tam, gdzie trzeba. I tak, ludzie, trzeba. O nie. O nie. To ta larwa. Fuck no. Fuck. Nie. Zostaw, wyzwól się. Nie bądź głupi. A my już prawie trochę tak spuściliśmy, to tam nic nie zrobi. Haha. I fucked the game. Zgiń. A co? Nie chcesz tam iść. Ciekawe czemu? Głupia larwo. I co teraz? Mój przycisk w drugą stronę jest dziwny, bo się wciska i nie chce jakoś wychodzić, ale podobno tutaj zawsze było tak, że jak on napotka przeszkodę, to od razu się wraca, więc tym razem tak nie będzie. Och, światło. Ale nie takie jak my byśmy chcieli. Czyżby to była nasza śmierć? Może. Tego nie wiemy. Lecz chcielibyśmy to odkryć. Ponieważ ta głupia larwa siedzi wciąż na mojej głowie i prowadzi mnie w miejsce, o którym nawet nie wiem. Ja nadal próbuję ją pokonać. Lecz ona nie chce zejść z mojej głowy. Jak widać, nasz przyjaciel przeskakuje i jakoś mu się udaje, lecz się boję i spróbuję na to nie ustać, żeby nas to nie zabiło. Czy ta skrzynka spadnie? O nie! O nie! To jednak chyba był zły pomysł. Jakoż iż teraz zginęliśmy. Przecięło to nam głowę i nie było miło, tylko to powiem. Czy musimy na to ustać? Spróbujmy. O mój Boże, synie! O mój Boże! To trzeba naprawdę szybko robić. I spróbujemy zrobić to szybko. Lecz będzie trudno. Jak zawsze, bo która gra nie jest trudna w tych czasach? Dużo, lecz
Udało nam się. A tu są... Ach, robaczki. Nie. No nie. Zakończyliśmy nasz żywot. Czy jednak... Tak. Zakończyliśmy go. Chyba musimy podskoczyć i pozwolić temu świetnemu czemuś zjeść robaczka na naszej głowie. No nie! Złapał mnie za nogę. Niedobrze. Kurde, próbuję strasznie wczuć, żeby być tu jakoś tak, wiecie, mroczny i przykrywą. Stawiaj opór, mój przyjacielu. Be quiet. Dzięki Bogu. Fuck off, mate. My wracamy. LOL. No i jednak spadłem w ciemność. Świetnie. Dziękuję. Ach, ale jesteśmy tutaj. Okej. Tego nie rób. Nie potrzebujemy śmierci. Czy trzeba to jakoś po prostu rozbujać? Chyba tak. Nie! To było o tylko tyle i by się nam udało. Lecz nie. Nasze szczęście nam nie pozwoliło na takie coś. Nie wiemy dlaczego, lecz będziemy próbować dalej. Ale mam chrypę. Teraz w ogóle miał lepszy głos. Jezus Maria. Co ja robię? Oh, hell no. Jest. Sukces. A to, jak myślę, musimy pociągnąć do tyłu. Szybko na to wskoczyć. I przeskoczyć na drugą stronę, jak mówiłem. Genialny gameplay. Let's play. I ta fizyka. Po prostu mój Boże. I do Wiki napisałem, że nagrywał tego. No wiecie, że nagrywam tą świetną grę. Aż ona mi nie uwierzyła. Mówi, co się stało? Nic. Po prostu... Chcę nagrać tą świetną grę i ją skończyć. Wiem, jest to bardzo niedowierzające, ale tak jest. It's high noon, my friend. Nie wiem, żarty. I teraz musimy to przenieść. No bo tu na górę nie wskoczymy. Musimy jakoś to uruchomić. Nie wiem, poczekajcie, zaraz się widzi. Okej, ludzie, jestem. Jak to już w świetnym świecie gry Limbo.
Czy możesz coś zrobić, mój mały przyjacielu? Się mnie, kuźwa. Dziękuję bardzo. Jesteś moim BF fucking F forever. Opsa. Nie! Spieprzyłem to. To musi być zrobione troszkę inaczej i mnie bardzo to bardzo wkurza mój lewy przycisk na klawiaturze. Mój Boże. Wreszcie. Udało nam się. Trudniejsza część będzie zaraz. Mówię wam. To o wiele. Czy nie aż tak. Ale będzie trudniejsza. Tylko to powiem. Nawet powiedziałem dla Wiktorii, że nagrałem odcinek z Limbo. A ona się zaśmiała i mówi, a no co się stało, Max, że nagrywasz Limbo? Nie wiem. Chcę skończyć tę serię. A ostatni odcinek pojawił się w 2015 roku, w maju. A mamy aktualnie 2017. Więc jest to bardzo zapomniana seria przeze mnie na oto iż moim świetnym kanale YouTube. I tutaj jest jeden trik, który musimy zrobić. Szybciej! Kurwa! Quality gameplay. Ale mi serce bije. Czemu coś tam przebiegło? Co to było? Czy zaraz się dowiemy? Czy dostanę zawału serca? Czemu słyszę jakieś dziwne insekty? No nie, jest to w chuj wielka mucha. Albo iż komar. No nie. Czy ona siedziała na ciele zmarłej osoby? Cześć, sukwo. Co chcesz ode mnie? Chcesz się zaprzyjaźnić? Chodź, podaj rączkę. Jednak nie. Ciekawe, cóż planuję. No nie. Plusk. 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 Ja mam ją jakoś złapać. Pewnie za jej wstrętne małe nóżki. Lecz nie wiem jak. I to jest mój problem. Może trzeba ją zajść po prostu szybko. Allah Akbar, szmato. No nie. Jednak się nie udało. Cóż trzeba zrobić oto już w tym miejscu? Nie mam zielonego ani czarno-białego pojęcia. Lecz spróbuję to zrobić. Witaj, no i wracaj. No i co siadasz? Ja na twoim miejscu, dzieciaku, nie próbowałbym jej łapać za nogi, bym spierdalał, gdzie pieprz rośnie. Lecz nie, ty masz jakieś dziwne fobie w głowie, dziwne ustawienia, że chcę złapać ją. I ja nie wiem jak, więc zaraz się widzimy. Okej, jestem jako łowca
much, komarów. I tak trochę wiem. Pieprzony przycisk. Musimy po prostu iść bardzo, bardzo powoli. Żeby te... Wielki owadu. Mamy tą kończynę. Dobrze. Jest dobrze. Puszczę. Urwaliśmy jej tą małą kończynkę. To za piękne zwycięstwo. No i tak. Idźmy dalej. I eksplorujmy piękny świat. Limbo. Założenie Limbo of the Lost. Ale nie wiadomo czemu jesteśmy w fabryce jakichś puszek lub czegoś innego. I cholera, tak teraz się zjarzyłem, że muszę sobie kupić nową klawiaturę. I to fast, bo ta już jest niedobra. Tylko powiem to. Ach, te zagadki. To musi powrócić tu. To musi powrócić tu. I teraz będziemy musieli pchać to perfekcyjnie. Ach! Max zepsuł jak zawsze. Ale uda nam się. Mówię wam i jak mówię, tak będzie. Fuck yeah. Ach, jednak nie było tak. I kolejna opona nam spadła. Może gdyby mój świetny przycisk z klawiatury działał trochę lepiej, byłoby to łatwiejsze. Ale nie. Wal się, Max. Ach! Spróbuję to jeszcze raz zrobić. I zaraz się widzimy. Chyba oszukałem grę. I kurwa zjebałem. Pięknie. Zaraz się widzimy. Udało się. Nie udało się. Tym razem się udało. Za setną próbą. Udało się. Przyjacielu. Sprostaliśmy wyzwaniu. I tak, musiałem wyjąć ten przycisk. Gdy się wkurzyłem i go złapałem, tak, i on mi wypadł, myślałem, że go wyłamałem. Ale dzięki Bogu nie. I miałem farta. A na tyle, że wrócił na miejsce. Wydmuchałem w klawiaturze tą część. Właśnie tam, gdzie on był. Tą część, w której on był. I jest czysta. Jak pupcia. Nie o wlaczkę, który jeszcze się nie zesrał i tak będzie brudny. Więc... Tak. Wejdźmy tu na górę. I sprawdźmy. O co tu chodzi. O nie. O nein. I'm so sin on you. I'm spending, udało się chuju. Dobra. Jedźmy, raczej. Idźmy w dół. Ach. Co tym razem? Czy napadnie mnie jakiś potwór? Czy dobrze by było, jeżeli ta skrzynka, którą tu weszłem na górę, zjechałaby w dół? Nie wiem. I zaraz się przekonamy. Jest. I wiem.
Jak to zrobić? Ponieważ jeżeli wstaniemy na tą piękną platformę tutaj, jedzie to w górę. Potrzebujemy dwóch skrzynek. Jedna jest tu, druga jest tam z tyłu. Ha. No i tak. Robimy to tak. Zjedziemy z nią razem. Down. O nie! Skrzynko. Czy ty chciałaś mnie zamordować? Oby nie! Widzicie? MacGyver, kurwa. Więc teraz... Oto iż ta... piękna, uwielbiana przeze mnie skrzynka... wchodzi na to... jak widzicie. I teraz wracamy się. Wspinaj się, chłopcze, wspinaj. No, dziękuję. Opsa. Mirror's Edge. To przy tym Minecraft. Poczekajmy, aż będzie kolejne. To coś jechało. Niech zabierze naszą skrzynkę. Uwielbiałem cię, skrzynko, lecz wybacz, tak musi być. Musimy się pożegnać. Wiem, byliśmy dobrymi przyjaciółmi od przedszkola, lecz to się musi zmienić. Ach, jak mówiłem, MacGyver, kurwa. I teraz kładziemy to tu. Szybko wskakujemy tu. Teraz tu, a teraz tu. Co dalej? Nie wiem. Powróciłem z zmarłych. No i tak! Rozbujajmy to tak bardzo, że idziemy jak Tarzan 7. Zaginiona fabryka puszek od Pepsi. Dobrze. Ta gra. Za chwilę kończymy i tak odcinek. Nagrywam go już jakiś czas. I chciałbym go zmontować, bo jutro rano muszę iść do szkoły. Jak wiecie, nienawidzę szkoły. Lecz jest to mój zasrany obowiązek. Jakby to powiedziała moja mama. I muszę tam iść. Ej. Mój mały przyjacielu. Hopsa. Uciekajmy szybko. Jest. Moc. I pompa. Świetnie. Więc to otwiera nam tą bramę tam. Ale tutaj są magnety. Magnesy. Tak, magnesy. To są magnesy. Musimy doprowadzić tę skrzynkę tu. Teraz jak najszybciej musimy włączyć nasze magnesy. Doskoczymy tu. No, jakby nasz mały przyjaciel z Mirror's Edge nie mógł doskoczyć. Kurwa, doskocz. No nie! Zabiję cię. Tak pewnie zginiesz w następnym odcinku. Jak to ty? Quality. No jesteśmy teraz tu. I tu sobie skończymy. Oto już ten odcinek. Więc są na tyle w tym odcinku. Tak wiem, kończę w tym samym miejscu, gdzie kaftan. Ale dalej naprawdę już mi się z wami nie chce grać. Więc mój Glass Max, życzę, że się spodobało. Zostawcie łapkę w górę. Widzicie w linki w opisie. Mój Glass Max, bardzo serdecznie. I na razie.